Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka i dzisiaj przygotowałem się już, bo tak ostatnio jakoś cicho ta gra. Tak ostatnio no, strasznie cicho. Może czas trochę delikatnie tutaj musnąć na samym starcie, bo też nagrywałem inną giereczkę, także przygotowałem się tym razem, bo ostatnio nie było co robić i strasznie musiałem dużo poczytać o tym, co trzeba teraz zrobić. I doczytałem, że Waltras nam powiedział. Ja nie wiem, czy ja to powiem, bo ja nie jestem pewny, czy jakby. Dobra, powiem to, żeby było jasność, żeby było. Byłem u tego. Byłem u Waltrasa, byłem u Xardasa, byłem tam w tych u czerwońców. Waltras powiedział mi, że kliknę tam, że chcę zostać magiem wodnym i nie wiem, czy to zrobię, czy to było na odcinku, czy nie. Więc poszedłem do Waltrasa, mówię mu, normalnie chcę magiem wody być. On mówi, no dobra, to się spotkaj w gospodzie. Ja kompletnie o tym zapomniałem i czytałem o misji. Mówię, co tu trzeba zrobić? I teraz musimy się udać, słuchajcie, do gospody. Z gospody musimy się udać chyba z powrotem do magów wody, później z powrotem do Waltrasa i dopiero możemy odblokować nową część wyspy. Tak to wychodzi. W międzyczasie pewnie porobiłem jakieś kilka pobocznych misji, ale do końca ich nie pamiętam. Tutaj był konkurs picia. No, jesteś nareszcie. Czekałem na To ciebie. było wiadomo Co od się dawna. stało? Konkurs picia właśnie się zakończył. Wygraliśmy? Kto wygrał? Rukar po raz kolejny nie dał Randolfowi Nie, ale szans. on Można się oczywiście było tego wszystko lepiej. spodziewać. Trzymam się od ciebie z Ode. daleka. Nic mi Kurwa, nie Randolf, przeszkadza. a moje. Mamy Tak, kaca? mój Pitos. Chyba nawet parę kaców naraz. Już nigdy nie dotknę No, to ja tak alkoholu. zawsze mówię. Twoje pieniądze przepadły. To się Przykro nigdy mi. nie zmieni. No, ty kurwo, Randalfie. Jak Nic moje nie mogę pieniądze? Chyba stówę. poprawić. O. Chyba, że stówę postawił. Ty. Nikt nie chce Coś ty znowu wiedzieć. zrobił. Żądam zwrotu Żądam pieniędzy. zwrotu pieniędzy. Mówię ci przecież, nic Długi nowego. to kwestia honoru, przyjacielu. Trzeba to było przemyśleć wcześniej. Oni co robią? Rukar. Nie mam po. Dobra. Trzeba tutaj samemu odebrać pieniążki. Zobaczyć, że jestem paladynem, jestem kurewsko mocny. Rukar, chodź tu. Kurczę, blaszko. Nie uciekaj, tchórzu. O, co tu się dzieje? Ty właściwie co te wszystkie postacie robią? Czy one. Chowaj ten mięs. Czy one zabiły poszukiwacza? Czy o co chodzi? Bo tak, tu se normalnie chilluje. Farmer zabił poszukiwacza? Niemożliwe jest to chyba, co? A nie, ścierwojady! Niczego tu nie Ojejciu. znajdę. Nie no, to się chłopy tak daleko po ścierwojady rzuciły. Już chciałem. Chociaż ostatni, bo ja tu byłem, żeby stestować. Ja już tu byłem, żeby stestować przed odcinkiem, czy odcinek będzie fajny. Więc i czy w ogóle ma sens nagrywanie go. To się rzuciły i było coś Długo tam, by mnie to nawet zło. A kosztowało. nie. Masz złoto. To dobrze. Więc myślałem, że zabiję właśnie tego. Dobra, mamy w ogóle na sobie pierścień? Nie wiem, nie Ciągle to pamiętam. samo. Założyłem? Mamy. I teraz musimy pogadać z Orlanem i Rzeczywiście tak. prawda. On. Chodzą słuchy o. Sam tak Tak, mówi. niech Chodzą on to słuchy o powie. Nie spotkaniu muszę w sumie kręgu w tego twojej czytać. gospodzie. Zresztą, Zgadza kurczę. się. Prawda. Dziwnie, Już jak było on taki. zacząć. Ciekawi mnie, co im Łysą głowę. ostrzyżuje. Takie rzeczy. To tylko zaplanowano pytanie. spotkanie na dziś. Spotkanie zaplanowano na dziś? O ile Nie mów, dobrze że pamiętam. pamiętam. Mam nadzieję, że nie przeciągnie się jak To było zwykle. wiadomo od dawna. Dalej. Tak, jakby mnie O. to cokolwiek obchodziło. Przebranko jest. Naprawdę w to wierzysz? Czekajcie sobie, bo dzisiaj tak na Spartana trochę, Powiedz w sumie więcej, jest zacząłem coś tylko. takiego. Usiadłem i odpaliłem odcinek od razu. Dobrze, A, dobrze. właśnie, jak już tu jesteś, to możesz lajka zostawić, komentarz, Bez suba, wiesz nicy, o co nie chodzi. musiało się to Dobra, zdarzyć. z kim my mamy tutaj gadać? Rzeczywiście prawda. O kurwa, ty. Ło, ty, ekipa! Nie mam czasu na Dobra, wiesz o co gadać. chodzi. Ale ty, składzik. Wszyscy Przykro mi, są. on tego nie widzi. Dobra. Przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Ja wiem, W z kim końcu mam to moja to gadać, ty. decyzja. Gan. Nie mogę jeszcze z O nikim, tym nawet nie mogę nikt nikogo się kliknąć niczego nie tutaj. dowie.
Trzeba poczekać, aż oni tu kurwa łaskawie się przytaśkają. Nie wiem, czy się nagrywa, ale wiem, że jest lag. Nie wiem dlaczego, ale jest. Jeżeli nagrywa się nadal, to... to trzypał. Bo ja nic nie widzę na ekranie. Znaczy widzę tego. O, device removed. Okej. Okay. Dobra, jeszcze raz możemy zobaczyć tutaj, jak przychodzi nasza ekipa. Jak składzik idzie normalny. Pa, jakie szefowy, ty. Slow motion, jakieś taka dobra muzyka. Teraz wybuch z tyłu. Perfekcyjnie. Dobra, musimy kurczę poczekać, aż się tu przywloką. Zostaniemy chyba magiem wody. I chyba jest to nieuniknione z tego co rozumiem, bo żeby się dostać do... Tak mi się wydaje, że jest to nieuniknione. Co ciekawe chyba, jeżeli dobrze rozumiem, w Gothicu 2 bez Nocy Kruka nie było tego. I to jest dodatkiem Noc Kruka, więc... To jest dziwne, że muszę to przejść, jak mam dodatek Noc Kruka. Dodatek nie jest jakby... Wiecie, tak mi się wydaje, że to jest jakby obowiązkowe. Dobra, to z tobą? Z kim mam gadać, kurde? Nie z tobą. Mnie na siano jebałeś. Z kim? Tobą? Nie, z tobą? Nie, tak. Mój młody przyjacielu, zebraliśmy się dzisiaj, aby uczcić twoje wstąpienie w szeregi Wodnego Kręgu. O, co ja mam za zbroję? Ci tutaj będą cię teraz mieli na oku. Rzecz jasna, to nie wszyscy członkowie Wodnego Kręgu, więc miej się na baczności. Bez względu na to, czy odniesiesz sukces, czy coś zawalisz, i tak się o tym dowiemy. Niniejszym wręczam ci pancerz gildii. Noś go z dumą, ale nie daj się przyłapać w nim w mieście lub innych miejscach publicznych. Pamiętaj, że nie chcemy się ujawniać. Nikt niepowołany nie może się dowiedzieć, kto należy do Wodnego Kręgu. Nikt nie mówi o Wodnym Kręgu. To pierwsza i najważniejsza zasada. Nie łam jej. Jeszcze jakieś pytania? A co z bronią? A co z bronią? Bronią kręgu jest pika, ale każdy członek może używać tego, z czym jest najlepiej zaznajomiony. Oto jedna z naszych pik. Ajajaj, mi tak w brzuchu delikatnie. No tak Pikachu robił. Może tobie lepiej pójdzie. Ajajaj, ajajaj. Jak mi możesz pomóc? Jak możesz mi pomóc? Poprzez wspomożenie pracy. To jedna dawka cringe'u za sam start. Jeśli chcesz lepiej walczyć bronią białą, pomów z Kordem. To mistrz w posługiwaniu się różnego rodzaju ostrzami. Gan z kolei chętnie nauczy cię paru rzeczy o wyprawianiu skór zwierząt. Od Martina możesz nauczyć się wiele o paladynach. Teraz ja wydaję na to punkty umiejętności i dostaję później dwa golda z kurwa z jednego zwierzaka. Więcej, więc to nie jest aż tak opłacalne. Musiał faktycznie polować cały czas. Dobra, w ogóle cię nie słucham, Lares. Muszę się zmywać. Trzymaj się, fajne spotkanko wyzdrodzi. Udaj się jak najszybciej do Watrasa. O, mamy to. Ciągle nie udało nam się powstrzymać bandyckich porwań. Trzeba rozwiązać ten problem jak najszybciej. No i widzicie, to jest właśnie... Dbaj o równowagę tego świata. Widzicie, i teraz wam mogę delikatnie zaspoilerować, ale tylko delikatnie. A skoro tu wszyscy są, ty, to ja sobie z wami bym pogadał. Witaj w Wodnym Kręgu, bracie. O kurwa, ty. A ja tobie miecz chyba zabrałem i później sprzedałem. Martin. A więc to ty jesteś ten nowy, Witaj wśród nas, bracie Kręgu. Jomalski? Gagan? No. Nie kojarzę ciebie. Dobra, także musimy się udać tutaj do Waltrasa. Spoczko. Pokaż mi tą zbroję. To jest ta zbroja, którą mam nosić? To było oczywiste. No jest głównym jebanym. Pewnie jakbym w Irli to zrobił szybciej, to by było opłacalne, ale nie robiłem tego po kolei, więc jest słaba. Dobra, udajemy się do miasta portowego, do portu. Idziemy do Waltrasa. Oła, mój nosek. Ajajaj, a nie mam many. Ciągle to samo. Poteczka na manę i lecimy. Potka na manę. Tego jest więcej. Najlepszy budzik strażnicy nad ranem. Myślę, kminie. No
smoki, jadę z Waltrasem. Na pełnej piście. Ujrzał wtedy Adanos, fotoradarek. Dobra, Waltras. słuchaj, przysyłałem członkowie wodnego kręgu. Doskonale, i tak już na ciebie czekałem. Miodzio. Zaraz wyślę cię na drugą stronę portalu wraz z innymi magami wody. Miodzio, Waltras. Masz tropić magnata imieniem Kruk. No. I ustalić, czemu porywa mieszkańców Korinis. To. Teraz idziemy na właśnie... My spróbujemy rozwiązać problem. Właśnie nie wiem, co powiedziałem. Powiedziałem, że będę na pewno kurczę... Saturasowi. Od tej pory to on jest twoim zwierzchnikiem. Okay. Niech cię Adanos prowadzi. Powiedziałem, że zaspoileruję i chyba nie powiedziałem, o co chodzi nawet. Ostatecznie. Ale słuchajcie, idziemy na inną ukrytą część wyspy. Przez portal, który użyliśmy wcześniej. Tylko obawiam się, że ja chyba nie mam do magów wody, nie? Muszę do tawerny. Z tawerny z powrotem. Jakby gdzieś do lasu i tam tym portalem, nie? Takiego. Tylko że mnie tu... O kurwa, że ten mnie nie spotkał właśnie, no. Nic nie widzę, bo jest ciemno. Mam jakieś głupoty, tu będzie mnie hipnotyzował. To zostaw mnie. Raz. O kurde, a ja nie mam HP nawet. Ty. Sheesh. Dodge the bullet. Dobra. Raz. Czasami dzisiaj widzę, mogę być delikatnie za głośno i gra jest chyba giga za cicho, co? Kurde, nie wiem. Dobra, zobaczę, bo ja zmieniałem tutaj ustawienia niestety. Ustawienia, jeśli chodzi o dźwięk. Bo była nakrywana tutaj giereczka Enlisted się nazywa. Nie zmontowałem jej jeszcze, bo mi dysk nie pozwala na to. Możliwe, że zmontuję ją za pół roku. Zobaczymy. A może dzisiaj spróbuję. No zależy się. O kurde, już tu byłem, zostawcie mnie. No. Kurczę, blaszka. One nie biją aż tak dużo, jak mam pancerz paladyna, to jest jednak no, mocny pancerz. Ale niestety też mam słabe jakby... O! Coś się stało chyba z portalem. Idziemy do Saturasa chyba. Saturas jest teraz naszym przełożonym. A on był chyba wcześniej, co? Ja chyba... Tak, on był wcześniej. Hej. Nefarius, słuchaj. Ty, ja nie miałem mu tam temu nasze. Hej. Nie, czekaj, który to Saturas? Nie, tamten. Który to, czekaj. Waltras to jestem w mieście, nie? Czyli chyba. A ja nie miałem właśnie Waltrasowi teraz przysłać kogoś na zastępstwo? I to tak dziwnie. No tutaj nie. Musimy znaleźć Saturasa. On był taki ciemny. W sensie skórowo. Bałkańska krew. Nie, bo... Taka bardziej rumuńska. Rumunia chyba nie na Bałkanach. Obok Bałkan, ale... Czy to Bałkany? Nie wiem. Dobra, słuchaj, tak się kurwa zdziwić teraz, Saturas. Ej, ty! Siema, pa, tu normalnie mam teraz należę z wami. Należę do wodnego kręgu. Jestem A skąd ekipa. Masz wiedzieć, że jesteś jednym z nas? Pierścień z akwamarynem noszony przez ciebie należy do Laresa. Rozpoznaję go. Chcesz mnie oszukać? W sumie nie oczekiwałem niczego innego. Poczekaj, co? Daj mi pierścień, otworzę portal. Daj mi pierścień, otworzę portal. Dopóki Watras nie da mi znaku, że mogę ci zaufać, pierścień będzie u mnie. Poczekaj. Chodzi o to, że mam zbroję założyć? Teraz należę do wodnego kręgu. Widzę, że nosisz zbroję naszego bractwa. Widzę też po twoich oczach, że mówisz prawdę. O kurwa. Dobrze. Pozwolę ci wstąpić w nasze szeregi. Pamiętaj, że wiąże się to z wielką odpowiedzialnością. Pewnie, że Saturas odpowiedzialność. Się godny. Pewnie, że tak. Dobra. Daj mi pierścień, otworzę portal. Otworzę portal. Dobrze. Jako nowy członek naszego bractwa zasługujesz na ten honor. Ale cały czas czekam na wiadomość od Watrasa.
Wyruszymy, gdy ją otrzymam. Mam dla ciebie wiadomość od Vakasa. No. Bardzo interesujące. Weź ten pierścień. Spotkamy się przy portalu. Będę tam na ciebie czekać. No dobra. Jeśli Nefarius ma rację, portal otworzy się, kiedy tylko umieścisz tam pierścień. Ja myślę, my tak tacy szefowie, że zawsze kurwa pierści, żeby otwierać coś. Wpierdalać się w nieznane. No dobra. Idziemy. I tutaj prawdopodobnie właśnie będzie ta ukryta część wyspy i tam spotkamy Kruka. Ja pamiętam i teraz już jestem na 100% wręcz przekonany, że to jest wina, w sensie, że pamiętam to, bo oglądałem gameplay u Gimpera. To jestem teraz przekonany na 100%. To jest pamiętane właśnie z gameplay Gimpera. Bo tu będą takie bardzo bagienne, jak ten obóz tych świrów, co palili bagienne ziele w Gothicu 1. To będzie dokładnie coś podobnego. I teraz musimy umieścić coś gdzieś. Chyba wydaje mi się, że tu. Myślałem na początku, że tu Gidę trzeba umieścić, bo on tak wskazuje, ale widocznie chyba nie. Mamy to. Fajnie by było, jakbym zrobił fajną miniaturę i się przesunął moją postacią, ale... O kurde, jaka muzyka. Ja nie wiem, czy nie za cicho. Może za głośno. A weź, ja bym tu przypomniał, bo w sumie to... Tak, że jak będzie najgorzej na świecie, żeby tak chociaż najgorzej na świecie nie było. Tak. Możesz mi sprzedać trochę. A nie, widzę, że jest, powinno być raczej w porządku. Nie wiem, czemu ciągle mi się ten nowy wpis w dzienniku pokazuje. Idziemy do portalu. Warto może w tym momencie zrobić taktyczny zapis, bo chyba nie zrobiłem z 15 minut zapisu. O nie! Zepsuł się zapis. A wcześniej działał dobrze, kurczę. Niedobrze. Wcześniej działał Gites. Testowałem, nagle się zepsuł. No nic. No to zapisy co 15 minut. Nie podoba mi się, bo idziemy na nową mapę. Ale no, co poradzisz. Dobra, wchodzimy. Fajna miniaturka będzie. No i widzicie? To są takie bagienne klimaciki. Wiecie, o co chodzi? My palimy... Nie, jak to było? My palimy zioło, bo to daje nam potęgę. No wczytuj się, dawaj. Kurde, jak długo. A z 50 tysięcy aplikacji powłączanych na komputerze. I wiem, że i tam widzę, że czasem są te spadki FPS-ów na Gothicu. Ale mi to jakoś nie przeszkadza, czy jest 15. No nie no, w sensie jakby tam 30 może było, to by mi przeszkadzało. Jak jest czasem 40 czy coś, to nie przeszkadza. Albo taki jeden lag, to też mi jakoś tam wisi. Szczerze. Ja bym sobie miniaturę tu zrobił taką. Poczekajcie. Cheat. Dobra, i teraz, żeby tylko pamiętać, że ja robię te miniaturki. I później, bo ja zawsze zapomnę. Dobra, jest elegancko. I teraz resecik fastem. Kurczę, blaszka, widzowie, jak w Star Warsach, normalnie. Ja w sumie teraz jest dość głośno. Nie wiem, czy gra jest raz za cicho, raz za głośno. My to mogę jedną z tutaj... Jedną z trzech przeglądarek odpalonych mogę wyłączyć. Eskito. Może być. Dobra. O, mamy złoto. I węgiel. Jak to było? Little węgiel never kill nobody. Palę czarne złoto z ziomkami. Dobra, mamy tablicę. O kurwa, ty, kolor zmienił, jebaniec. Ty, co tu się dzieje, ty? The fuck? A to ja mu kolor zmieniam. Ale jajca, ty. Co to jest? To jest moja zbroja. To jest siatka. The fuck? To też jakaś zbroja. No to nawet nie wiem. Dziwne, strasznie. Zbagowany ten.
Ale nie mogę im tablic podpierdolić. Ten też zbagowany. To jest. Stara moneta, sierp. Możemy tutaj pozbierać. No i tak to wygląda. Idziemy. Nie wiem, co tutaj się znajduje, więc... O kurwa, niedobrze. Witam. Ciekawe, że tutaj jest taka sytuacja. Czy nadal... No, zapis jest nadal zepsuty. Kurde. No wygląda na to, że oni zaczną mnie zaraz gonić i zginę. No nie? Co to jest? Nie działa na razie. Wolałbym mnie strzelać. Jest tu sporo martwych ciał, więc tak właśnie przypuszczam, że raczej... raczej za dużo osób tutaj nie przeżyło. No, wolałbym tego nie nacisnąć. Czym? Bardzo się cieszę, że jednak nie umiem tego zrobić. Jest to wyjątkowo pocieszająca rzecz. Jakbym pewnie, jestem przekonany na 100%, że jakbyśmy tak po prostu kliknęli, no to i mieli czym, no to po prostu one się obudzą, nie? Proste. Dobra, mam nadzieję, że też, mam nadzieję też, że nie będzie za dużo ilości potworów. Jestem nobem, nie mam chyba za dużo mikstur, ale jest taka jedna zasada gier komputerowych, którą warto się nauczyć. W ogóle ostatnio rozkminiłem, że warto jest zadawać najważniejsze pytanie w życiu, jakie warto jest sobie zadać, to czemu? Ze wszystkich najważniejszych pytań, czemu? Bo wtedy, kiedy coś się dzieje i zapytamy sobie czemu, to będziesz... No to jest najważniejsze pytanie, jakby... Iść tą drogą, to jakby będziesz wiedział, o co chodzi. Więc jeżeli zadamy sobie pytanie, czemu gra podsuwa nam 15 potek, to możemy łatwo wydedukować, że mamy przejebane zaraz. Dzięki Adanosowi. Nareszcie jesteś. Myśleliśmy, że już się nie pokażesz. Tak, bo my przybywamy kilka dni później. Przeszedłeś przez portal, a my za tobą. Wkrótce potem przybyliśmy tutaj. Jesteśmy tu już od kilku dni. Kilku dni? Kiedy nie mogliśmy cię nigdzie znaleźć, Nefarius próbował ustalić, co się mogło stać. Bez rezultatów. No dobrze. W końcu jesteś i możesz rozpocząć pracę. Super. Co się działo w międzyczasie? Doszliśmy do wielu wniosków. Trzęsienia ziemi są coraz silniejsze. Znajdujemy się blisko epicentrum. Twórcy tych starych budowli założyli tu kiedyś miasto, które udało nam się odkryć. Jednak z jakiegoś powodu ich cywilizacja została zniszczona. Możemy się jedynie domyślać dlaczego. Co się dzieje z Krukiem? Co się dzieje z Krukiem? W liście Kruk pisał o świątyni i o tym, że spróbuje dostać się do środka. Jesteśmy pewni, że chodzi o świątynię Adanosa, którą Kruk będzie próbował zbezcześcić. Trzęsienia ziemi są bez wątpienia wynikiem rzucania bezbożnych czarów, mających przełamać potężne zaklęcie. Bramy świątyni są zamknięte magią, a to zaklęcie ożywia kamiennych strażników. Świątynia się broni. Musimy powstrzymać Kruka, zanim dostanie się do sanktuarium. Okej. Okay. Co Kruk chce zabić w kostrzynie? Chce zrobić w świątyni? Wiemy tylko, że chodzi mu o potężny artefakt związany z Adanosem i Beliarem. Na pewno nie ma dobrych zamiarów. Okej, okay, Kruk jest byłym magnatem, a nie magiem. Kruk jest byłym magnatem, a nie magiem. Jak mógłby przygotować taki czar? Może to nie on. Może jakiś mag, renegat, który wypełnia jego rozkazy. Tak czy inaczej, renegaci, magnaci, nie wiem, o co tu chodzi. Złu. Są właściwie. I w sumie nawet zło istnieje naprawdę, w sumie też nie wiem, kim są. A, że warto się podedukować. To zrobimy później. Co zrobimy później? Zostaniemy tutaj i będziemy dalej badali tę pradawną cywilizację. Stare zwoje budowniczych zawierają mnóstwo tajemnic, które musimy odkryć. Jeśli chcemy zrozumieć, co stało się w przeszłości. A teraz musisz coś dla nas zrobić. Co to do zrobienia jest, Saturas? O co chodzi? O co chodzi? Musisz znaleźć Kruka
No to wiem, to jest. Go przed bezczeszczeniem świątyni Adanosa. Mam go zabić? Jeśli to jedyny sposób, by go powstrzymać, to tak. O. W imię Adanosa zbierz wszystkie zapiski i relikty budowniczych, które są zabijanie w imię jakieś reliki, to są moje ulubione rzeczy. Musimy dowiedzieć się więcej na temat tych ludzi i tego, co ich spotkało. Kiedy przejrzymy zamiary Kruka, będziemy mogli mu przeszkodzić. Musisz też znaleźć sposób na uwolnienie niewolników. To wszystko? Zrobię to z zamkniętymi oczami. No i to szefowie chyba co. Zadanie. Zrozum, to twoja szansa na odzyskanie mojego zaufania. Dobra, Satura, wszystko ogarnę. W takim razie odkryłeś jakieś ślady, może w sumie warto go zapytać. Zaledwie wczoraj w ruinach na wschodzie znaleźliśmy zwłoki rybaka. Wygląda na to, że pochodził z Korinis. Powinieneś zobaczyć ciało. Kurtek w Wiedźminie. W takim razie ruszam w drogę. Jeszcze jedno. Krukowi towarzyszy wielu bandytów. Podczas twojej nieobecności przyjęliśmy kolejnego członka wodnego kręgu. Wysłaliśmy go na bagna. Nie wrócił. Sądzimy, że bandyci atakują każdego, kto nie wygląda jak oni. Załatw sobie ich zbroję. Ojojoj. Mógł podejść bliżej ich obozu, nie ryzykując, że cię zaatakują. Okay. No powiem wam tak, wydaje mi się, no nie mam mapy, nie? No nie. Jesteśmy tutaj w niezbadanej części. Nie podoba mi się to. Fakt, że ja nie mam mapy, to jest chujoza. Bez mapy orientacja może być ciężka, jeśli chodzi tutaj no o orientację właśnie. Więc tutaj może być niewąsko. Na mapa na pewno się przyda. Ale w międzyczasie widzę tutaj patelnia, chleb, ser. To się poczęstujemy. A właśnie, możemy usmażyć. Wtedy mięso będzie nam dawać więcej hapsów. Ja nie wiem ile go mam i ile będzie to trwało. Nie chcę klikać pół dnia. Dobra, walić to. I tak w sumie sprzedaję zazwyczaj to mięso. Nie wiem, czy ugotowane sprzedaje się lepiej. Save pewnie zepsuty nadal, co? A, mogę mnie save'ować. Ale wytrychów szkoda mi. Ja w ogóle mam złota. Jesteśmy na takim... 5. Chciałem powiedzieć, że nieźle nam idzie, ale... Widzę... O! 25. No to już jest siekiera. Nowe miecze? Nowe miecze. Ja bym chciał nowe miecze. Łuki też mogą być. Jakiś epicki łuk. Ciekawe, jaki jest najlepszy łuk w grze. Nie. Jakieś takie kozackie łuki by były super. Warto by było. Która jest godzina? Ja nie wiem jak to sprawdzić, jakby która jest godzina. Chyba tylko można zapisywać, co? Tu pisze ci chyba czas. Jest godzina 15 tutaj, z tego co rozumiem. Więc możemy się kinąć do rana, bo jak idziemy na wyprawę, to jeszcze dygać kurczę po ciemku. To będzie słabo. A nie, to 15 jest u mnie. A nie, to chyba zbieg okoliczności. 15.1 i 15.5. Chyba gitas. Smoła. Stół alchemiczny. Czy my potrafimy coś zrobić tutaj? W sumie nie. Stół runiczny to już w ogóle nie. Ale to są... Nie wiem co to jest przecież. Jesteśmy tyle w grze. Już chyba z 25 odcinek, a jeszcze nie wiem czym jest stół runiczny. I dopiero odkrywamy gdzieś nowe mapy, a gdzie to jeszcze do końca gry pewnie sporo czasu. Bo to, jeszcze walki ze smokami. Po kolei z każdym smokiem, ratowanie świata. No a też myślę zabawy na 20 odcinków co najmniej. Wybornie, wyśmienicie. Teraz będą takie, dlatego chciałem też skończyć teraz Gothica i wrzucić go równobiegle z Falloutem, który pojawi się w aktu, który pojawia się aktualnie na kanale, kiedy ja to nagrywam. I zrobić sobie takie dwie na raz serie, bo problem z tym jest, słuchajcie, taki, z tym wrzucaniem jednej serii, że na przykład Fallout ma 50 odcinków i Gothic będzie miał 50 odcinków, to jest półtora miesiąca tylko i wyłącznie z jednej gry, co może się komuś znudzić i ktoś może nie chcieć oglądać. Ja chcę, żeby ktoś chciał się oglądać. Dobra, spodziewałeś się tego? W żadnym wypadku. Jestem zdumiony wielkością tego miasta. Większość budynków jest przysypana zwałami ziemi i kamieni,
ale w całej krainie można znaleźć ruiny, które przetrwały do naszych czasów. Mieszkały tu tysiące ludzi. Mogę tutaj znaleźć? Na wschodzie, przy Wielkim Bagnie, znajduje się ogromna forteca. Z tego co wiemy, jest tam teraz siedziba bandytów. Nie szedłbym tam na twoim miejscu. Mają wiele posterunków i strażników. Lepiej unikaj bagna, aż zdobędziesz więcej doświadczenia. Albo znajdziesz sposób na uniknięcie bandytów. Na zachodzie znaleźliśmy paru piratów. Nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się, że nas zauważyli. Chyba nie przejmują się naszą obecnością. Już na głębokich wodach. Ja i załogi, kamraci. Co? Dobra, no okej. Okay. O, mapa. Tak, narysował ją. O, dobrze, to akurat dobrze wiedzieć. Mogę cię podszkolić. Mogę ci także pokazać, jak nauczyć. O, ważenie mikstur, no, apoka. Zwi... 20 punktów na eliksir zwinności. Wróć kiedy... Ale kurde, eliksir zwinności to jest coś, co ja chcę, no. No nie no, to będzie czekane. 20 punktów zbieramy teraz. Mam punktów 5. Też po drodze jeszcze znajdę pewnie z 1000 fajnych rzeczy. Dobra, ktoś tu ma mapę i ja bym tą mapę chciał. Ty chyba masz mapę, nie? Cieszę się, że cię widzę. Obawialiśmy się najgorszego. Co się dzieje? Te tereny są bardzo niebezpieczne. Są tu zwierzęta, których nikt z nas nigdy przedtem nie widział. Ojojoj. W pobliżu jest ogromne bagno. Kurwa, ja sobie z normalnymi ledwo co wilkami albo z goblinami dawałem rady. Żebyśmy nie zostali zaatakowani przez bestie z bagna. No, niedobrze. Radzę noś. Ci zachować ostrożność. A to jest, trochę, wydaje mi się, że jeżeli dostanę taką chujową zbroję od tych gości od magii, od tego, że wstąpiłem do ich kręgu, to wydaje mi się, że możliwe jest, że te moby nie są aż tak silne, bo były przygotowane na delikatnie słabszych, jak tu przyjdziemy nawet słabsi, więc... Ale pozory mylą. Gdy tylko się zbliżysz, ruszą do ataku. Nie ma wątpliwości. Źródło ich mocy musi znajdować się gdzieś w okolicy. Okej, okay, pohandlujmy? Mapę. No kurwa, ty masz mapę? Ty co ty masz? Księga runiczna. Czy ja chcę to kupić? Nie no, czy mam od ciebie mapę kupować? Ech, ciekawe. Kostur maga, wymagana siła. No nie mam. Co to jest? Miecz paladyna, wymagana siła, nie mam. Nie wiem, czy chcę sprzedawać miecz paladyna. Pałka bojowa wodnego kręgu. O, sprzedaję to wszystko. Dawaj mnie tutaj. Mapę. Oka. Mam nadzieję, że to będzie jakby mapa, a nie że chłop mi tu wcisnął tutaj mapę na 10 metrów i elegancko. 250 godzika w Kiermanie. Mapa Nefariusa to? Nie. Kurwa, no to chyba to, co? Nie. To. Okej, okay, pierwszy raz w życiu widzę tą mapę. Kurde, fajnie, ty. Naprawdę pierwszy raz w życiu widzę tą mapę. Fajnie. Naprawdę fajnie. Super, nigdy tu nie byłem, więc zajebiście ogólnie. Te kamienne tabliczki życia, nie umiem tego czytać. Nie potrafię tego przeczytać. Oby musiał mnie nauczyć, ja nie wiem który. To potrzebujemy punktów, żeby się nauczyć. Saturas, co nie. Dobra, na razie chyba, że mamy coś jeszcze z Saturasem. Widziałem tam jakieś coś tam było. Jeszcze pokaż tu. Jeśli chodzi o relikty, nie, jakie relikty? Wydaje mi się, że mam tu coś dla ciebie. Mamy już podobne kamienne tabliczki. Tam musi być coś. Zobaczymy, co... Dobrze. Okej, okay, pasująca. Gdzie znajdę pasującą na mnie zbroję bandytów? Na zachodzie, z tego co wiem, nie sądzę, że być może udać się. Dobra, dobra. Którego to nieszczęśnika wysłałeś na bagna? Który nazywał się chyba nie zaszedł. Okej. Okay. Dobra. Czy jeszcze jakiś mag wody został, który może mi coś dać? Na przykład. Hey. Tomą chyba nie gadałem. A gadałem, to ty mnie mikstury uczysz. Mam nadzieję, że nie umrzesz. W trakcie. Widzę, że nauczysz mnie robienia mikstur. Pozdro. Dobra, idziemy do piratów. A piraci tam widziałem jakiegoś gagatka.
Jeżeli idziemy tam, może spotkamy Grega, albo jego kurse, o, jego kompanię, ekipę, skład, rodzinę, soli, majtków. No majtek to w ogóle śmieszna nazwa na chłopa. O, wielki kurwa żółw. Nie, to nie jest żółw. Ja pierchruper, to nie jest żółw. To jest ważka. Swoją drogą czytałem kiedyś, że ważka, ważka to, nie, to nie jest ważka, to jest jakby, kurwa, to, nie wiem, to, po angielsku to jest chyba mantris? O ile się nie mylę? A po polsku to, kurde, nie wiem. W każdym razie czytałem, że jeżeli właśnie, one są śmieszne, ja lubię je. One straszne, one są obrzydliwe i są w ogóle to są, polny pełzacz się nazywasz? Pokaż, czy ja ci coś zrobię kiedykolwiek. Śmieszne, że... O, zrobię, ty Bob. Tylko ja już nie mam strzału. O, dobra, dla dzieciaczków, kurwa, po... Oj, dobra. Ja czytałem kiedyś, że jeżeli gdyby właśnie były większych rozmiarów, prawdopodobnie to właśnie one by zdominowały świat, bo są urodzonymi zabójcami. Te robaki. Ale że są małe, no to... Ale mają... No, poczytajcie sobie. Koksem są. One się fajnie patrzą na ciebie. Jest taki kanał, co zajmuje się robalami. Z tą drogą obrzydliwa, ale... Ale faktycznie jest taki kanał, jak sobie poszukacie. To ten chłop zajmuje się... tam właśnie... no, z robakami się bawi, czy coś. I on ma kilka tych właśnie tych robali. I... One tak śmiesznie reagują. Na przykład się patrzą na ciebie i stałem w miejscu. I to jest, to wygląda jakbyś szedł na kurwa na imprezę i one tak nagle stają i się nie ruszają i tak patrzą na ciebie. One są w trakcie jakichś czynności i nagle stają na ciebie i się patrzą. To jest strasznie dziwne, ale to mi przypomina taki jak Me and the Boys. Ja i ziomki na jakiejś imprezie, jak coś się stało. Jeden do... Ty czemu? No nie, no znikło mnie. Dobra, ciemny grzyb, a my kurwa, czy my ciemne grzyby sprzedajemy temu naszemu ziomkowi, czy... Znaczy naszemu mistrzowi, czy... Bo kurwa, mięso kopacza, już nie pamiętam. Wiem, że któreś z tych rzeczy muszę mu sprzedawać. Tylko nie wiem, czy on teraz mnie chce, jak mu okradłem, nakopałem i w ogóle jest... No średniawo jest. Dobra, mocne są w sumie. Nie są, znaczy może one nie są mocne, co ja jestem słaby. W sensie mam tragiczny miecz niestety. Dobra, to ty jesteś pewnie pirat. A kim ty właściwie jesteś? Jack Alligator. Pozostałych. Jakich pozostałych? Miałem na myśli wszystkich magów ganiających po ruinach jak kot z pęcherzem. Jesteś z nimi? Samotne szwędanie się po tej okolicy to kiepski pomysł. Kim jesteś? Kim jesteś? Na pewno o mnie słyszałeś. Jack Alligator? Nie wiem. Ktoś kojarzy w sumie. Boją się mnie prawie wszyscy. Jesteśmy najstraszliwszymi piratami pływającymi po tych wodach. A gdzie stoisz na lądzie? Pod wodą kapitana Grega złupiliśmy więcej statków kupieckich niż jestem w stanie zliczyć. Rozmawiasz z żywą legendą, że się tak wyrażę. Ego Stonks. Dobra, znasz niejakiego kruka? Znasz niejakiego kruka? Oczywiście. To herszt bandytów ze wschodu. A czego herszt? Od niego chcesz? Przyłączyć. Chcę się do niego przyłączyć. Wink, wink. Serio? Nie wyglądasz na kogoś, kto chciałby zadawać się z tymi szaleńcami. Mam lepszy pomysł. Dołącz do nas. Razem wszystko obgadamy. A kiedy skosztujesz naszego rumu, świat od razu wyda ci się piękniejszy. Potrzebny mi pancerz bandytów. Potrzebny mi pancerz. Czemu bandytów? Ja to czytam zawsze? A na co ci on? Tylko napytasz sobie biedy, jeśli ktoś cię w nim zobaczy. Każdy pomyśli, że jesteś bandytą i będzie próbował cię zabić. Wiesz może, gdzie znaleźć taki pancerz? Mieliśmy jeden w obozie piratów, ale nie wiem, czy wciąż tam jest. Wasz kapitan ma na imię Greg? Tak, to największy pirat, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Myślę, że go znam.
Spotkałem się z nim w Korinis. I on pomógł mi. Greg? W Korinis? Niemożliwe. Nasz kapitan wypłynął na morze z częścią chłopaków. Jeśli Greg kiedykolwiek przybędzie do Korinis, to tylko jako więzień na królewskiej galerze. Jest przecież jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi. Na pewno nie poszedłby do miasta z własnej woli. Zostałby od razu pojmany przez królewską straż i wtrącony do lochu. Jeśli tak mówisz... Widzę, nie wyprowadzamy go z błędu. Widzisz ten tunel? A może ten człowiek to taki frajer i on tylko udaje? Prędzej czy później trafisz na naszą plażę. Tam znajdziesz nasz obóz. Okej, tunelem. Mogę pokazać ci drogę, jeśli chcesz. Chociaż będę cię musiał poprosić o małą przysługę. Co masz na myśli? Zanim wrócę do obozu, przydałoby mi się trochę mięsa dla chłopaków. No to mamy chyba. Wyglądasz na silnego. Może przydasz mi się na polowaniu. To co? Razem na polowanko? No dobra, na co? Na co polujesz? Zwykle na aligatory. Ale ich mięso jest raczej niejadalne. No i dawno ich tu nie widziałem. Jest jadalne. Musi mi więc wystarczyć to, co znajdę. Na przykład bagienne szczury. No to brzmi mniej interesująco. Większość bagiennych istot śmierdzi jak stary but i ma mięso twarde jak jego podeszwa. Bagienne szczury są przynajmniej jadalne. Chodźmy. Dobrze, dla nas jesteś gotowy? Proste. Tak. I tutaj dobrze. Zakończymy Trzymaj sobie dzisiejszy odcinek i widzimy się jutro o godzinie, słuchajcie... Nie wiem której. Jutro się widzimy. Zostaw lajka, komentarz, wpadnij na linki w opisie. Do linków w opisie. Do opisu zajrzyj i tam możesz poklikać, wesprzeć. Jeżeli podoba ci się seria, to wiesz co robi, stary. Widzimy się jutro w każdym razie. Do zobaczenia. Miłego dnia. Was miłej nocy. Trzymajcie się ciepło. O, widzę, kurczę, Jack Alligator, że szef. Dobra, widzimy się jutro. Cześć. Hunter Miles.